wspiera sklep Electronic Dreams. Pamiętaj, że hasło do diabła z grami dostaniesz dobrą promocję. Electronic Dreams poleca. www.electronicdreams.pl. Sklep dla prawdziwych graczy. Witam was wszystkich mega serdecznie na kanale Do Diabła z Grami. Moi drodzy, mam nadzieję, że już teraz słyszycie różnicę w dźwięku, ponieważ udało mi się kupić w końcu mikrofon. Specjalnie mam ustawione w mieszkaniu takie warunki, które sprawiają, że bez niego raczej bym nie mógł nagrywać. W sensie, wiecie, jeżeli chodzi o ilość szumów, bo chodzi klima. Dlatego dajcie im koniecznie znać w komentarzach, czy słyszycie różnicę w dźwięku pomiędzy tym filmem, a pomiędzy poprzednimi, w których siedziałem na kanapie. Dobra, mamy też sporo pytań, tak więc lecimy. Pytanie numer jeden, Fifiś. Widziałeś trailer do Bleak Fate Forsaker? Jak nie, to obejrzyj i daj znać, co sądzisz. Drogi Fifisiu, trailer do Bleak Fate Forsaker widziałem już od razu, tak naprawdę po tym, jak on się ukazał, ten pierwszy teaser trailer. No i powiem ci, że jest to jedna z najbardziej oczekiwanych przeze mnie gier ostatnich czasów. To wygląda jak taki, wiesz, geigerowski Dark Souls połączony trochę z Shadow of the Colossus, z takim zimnym, industrialnym klimatem. No mega mi się to podoba, takie połączenie, wiesz, średniowiecza i trochę industrialu, no zajebiste, nie? Naprawdę gra się wydaje być mega mroczna, mega taka creepy, nie? Naprawdę na maksa na nią czekam, aczkolwiek twórcy albo muszą się pośpieszyć i wydać to po prostu jak najszybciej, albo wydać to po Elden Ring, ponieważ w momencie, w którym Elden Ring się ukaże, no to pamiętajcie, że gry tego typu będą, wszystkie inne gry tego typu będą, słuchajcie, tutaj kompletnie jakby na drugim miejscu, nie? No w momencie, w którym Blik był wyszedł razem z Elden Ring, no to wiadomo, że 3/4 odbiorców tutaj zobaczą Elden Ring, ale wam również polecam trailer Bleak Fate. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś powinien się pojawiać, jak o nim gadam, słuchajcie, w rogu. Okej, okay, kolejne pytania tak naprawdę od Teriusza. Teriusz, czym się różni diabeł od szatana? Wiesz co? Nie wiem, słuchaj, musiałbym zadzwonić do szatana, zadzwonię do niego, się go zapytam i wtedy na pewno dam ci znać, nie? A odpowiedź, słuchaj, zobaczysz na niebie o północy albo o 3:33, tak więc dzisiaj o 3:33 spójrz w niebo, a zobaczysz odpowiedź. Cóż to za przystojniak na końcu filmu? Chodzi ci pewnie o film, w którym mówiłem, żeby się zadawali mi pytania do Q&A, a ten przystojniak to Maurycy i w tym momencie jest tutaj obok mnie na stole i się wchłodzi, bo jest gorąco, nie? Kolejne pytanie też od Teriusza. Pewnie o tym wiesz, ale wiesz, że obydwa Xenoblade'y zostały stworzone przez twórcę Xenogears. Owszem, wiem i bardzo bym chciał, żeby w ogóle wszystkie gry z serii Xenow ukazały się na Nintendo Switch. Mam taką nadzieję. Pytanie czwarte od Teriusza. Co sądzisz o Dragon Ballu i czy będzie kiedyś recenzja Dragon Ball Xenoverse 2? Jakoś nie mogę przekonać się do tej gry. Pozdrawiam. Powiem tak, recenzji raczej nie będzie, ponieważ jedyną grą, którą mam zamiar kupić z serii Dragon Ball w najbliższym czasie jest Dragon Ball FighterZ, ponieważ brakuje mi takiego na maksa oldschoolowego, wiesz, beat'em up'a, szczególnie z postaciami tutaj, które mamy, wiesz, z uniwersum Dragon Balla. Co do samego Dragon Balla, no to powiedzmy, że odpowiem ci piosenką Dragon Ball ZZZ i wszystkie stare osiedla o godzinie 16 w latach 90. opustoszały kompletnie, nie? Chyba w początku 2000. No, byłem wielkim fanem Dragon Balla, płakałem jak byłem dzieciakiem w momencie, w którym seria GT się zakończyła i wiecie, na tej końcówce, w którym Goku jako duch idzie z całą swoją rodziną, rozkleiłem się jak dzieciak, pamiętam to jak dzisiaj, że był mi wstyd w ogóle przed mamą, że ryczałem na tym. No, a ogólnie moja ulubiona chyba saga Dragon Ball to Zetka. Mój ulubiony bohater to Vegeta i Szatan Serduszko, czyli Piccolo. W polskim tłumaczeniu to było Szatan Serduszko. No i ogólnie uwielbiam, nie? Kiedyś sobie zrobię taki ponowny maraton wszystkich Dragon Balli. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Kiedyś też zbierałem mangę z Dragon Balla, ale niestety ją sprzedałem i teraz żałuję. No, Dragon Ball kultowa bajka, słuchaj, naprawdę. Aha, jeszcze a propos gier z Dragon Ball, to muszę odmienić, że nigdy nie zapomnę, jak dostałem kiedyś w prezencie chyba bodajże pod choinkę od mamy grę z serii Dragon Ball na PSX, nie wiem, to był chyba Budokan, ale nie, to raczej nie był Budokan. Dajcie mi znać, jak się nazywała ta część z PSX-a i kurde, gra była totalną szmirą, nie, ale sam fakt, że można było sterować postaciami z Dragon Ball sprawiał, że każdy w nią grał i się cieszył. Okej, okay, kolejne pytanie od, w sumie seria pytań od Godot. Jak szaleć, to szaleć, jedziemy z ostrą serią pytań, najwyżej wybierz sobie te najciekawsze. Pytanie numer jeden, kiedy recenzja Ace Attorney? Wiesz co, stary, recenzja Ace Attorney pojawi się, kiedy zagram kiedykolwiek jakąkolwiek część tego tytułu, nie? Bardzo bym chciał. Słyszałem same bardzo pozytywne opinie na temat Ace Attorney.
No i będziemy patrzeć, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dajcie mi znać w ogóle, czy warto zagrać w te wersje switchowe. To pewnie warto. Kiedy recenzja Metroidów? Słuchaj, jedyne Metroidy, w które grałem, to ten z NES-a i ten z SNES-a, nawet nie pamiętam dokładnie ich tytułów. No i recenzja pewnie się okaże, jak będzie ten Dread już, nie? Ale przyznam szczerze, że Dread nie zrobił na mnie jakiegoś ogromnego wrażenia w trailerze, więc nie wiem, może odpuszczę. Jestem za bardzo taki, wiesz, jeżeli chodzi o Metroid, jestem kompletnym laikiem. Chciałbym w końcu jakikolwiek tytuł z tej serii ukończyć i wtedy bardzo możliwe, że pojawi się recenzja. Kiedy recenzja Fire Emblem? Recenzja Fire Emblem pojawi się, mój drogi, w momencie, w którym ukończę Fire Emblem i Fire Emblem jest ostatnim tak naprawdę dużym eksem na Nintendo Switch, w który jeszcze nie grałem i w momencie, w którym skończę Zelda Breath of the Wild, to będę chciał się wziąć za właśnie Fire Emblem, bo słyszałem o nim same dobre rzeczy. Kiedy recenzja Kapitan Tsubasa Rise of the New Champions? Wiesz co, raczej nigdy. Zastanawiałem się nad kupnem tego tytułu, aczkolwiek mam tak duży backlog i jest tyle innych ciekawych gier, że niestety chyba Tsubasę będę musiał odpuścić, chyba że wyrwę ją kiedyś naprawdę na jakiejś bardzo, ale to bardzo mocnej promocji. Czy... to jest takie pytanie, które zawiera trzy słowa, których nie mogę za bardzo wypowiedzieć na YouTubie, więc będę mówił, wiesz, nową mową, nie? Czy Aha wiedział o wielkim H? Czyli czy słynny akwalerysta z wąsem, słuchajcie, wiedział o tym, co zrobił strasznym na H, tak? No myślę, że wiedział. No niestety nie mogę tego przeczytać. Czemu dalej nie wiadomo, gdzie zaginął Konrad? Nie mam bladego pojęcia, co się stało, słuchajcie, z Konradem. Ja też się dołączam do akcji poszukiwania Konrada, tak więc Konrad, jeżeli gdziekolwiek tam jesteś, no to daj znać, no bo tutaj chłopaki z kanału cię szukają. Kolejne pytanie, co ty na to, by któryś z twoich widzów założył ci Discorda i ogarnął wszystko za ciebie? To już się stało, ziomeczku, bardzo dziękujemy Damianowi Klu, czy Damian Pyka, on się posługuje dwiema ksywami, za założenie mi Discorda, link do Discorda będzie w opisie. Zapraszam, gadajcie sobie, słuchajcie, ja też się tam czasami podłączam i będziemy się ustawiać na jakieś multiplayerowe potyczki. Okej, okay, kolejne pytanie od Pawła K. Czy oglądałeś może popisy filmowe swojej koleżanki z planu Joanny francuski Beaujolais? Bo te Bujoli czyta się jako Beaujolais, pamiętajcie o tym. O jej popisach filmowych mogę powiedzieć tylko tyle. Są albo chujowe, albo do dupy. Wracamy, słuchajcie, lecimy z kolejnym. Są albo chujowe, dosłownie do dupy, no dokładnie. Okej, okay, kolejne pytanie od Kacpiego. Bardziej podobał, zajebiste pytanie. Bardziej podobają ci się exy z PlayStation czy z Nintendo? Oraz która gra, która część GTA jest dla ciebie najlepsza? Zacznę od GTA. Wiesz co, piątka uważam, że jest najlepszą grą w serii GTA, ale dla mnie na pierwszym miejscu w moim sercu zawsze będzie GTA 3, tylko z tego względu, ponieważ to była autentyczna, prawdziwa rewolucja, nie? Która naprawdę definiowała troszeczkę gaming na nowo, ale o tym też się rozwinę, bo jest pytanie, które do tego jakby nawiązuje. A czy bardziej podobają mi się exy z PlayStation czy z Nintendo? Jest to stare, mega trudne pytanie na tą chwilę, bo jeżeli miałbym oceniać stan dzisiejszy, powiedziałbym ci, że bardziej podobają mi się exy z Nintendo, ponieważ wszystkie gry z Nintendo, zauważyłem to ostatnio, kiedy grałem w Zelda Breath of the Wild, mają w sobie taki czynnik, jak ja to mówię, czynnik zajebistości. Wiesz, o co chodzi, że one wszystkie, nieważne od tego, czy jest to Mario Odyssey, czy jest to na przykład Zelda, czy jest to Animal Crossing, one wszystkie niosą taki najczystszy po prostu fan z rozgrywki, który sprawia, że wiesz, tytuł ciągle chce się wracać i mają jedną zajebistą cechę. Mianowicie w ekskluzywne tytuły od Nintendo gramy po to, żeby pograć sobie w grę, a nie po to, żeby robić sobie jakieś takie ciśnienie z tyłu barzy. Mamy, wiesz, trofea i tak dalej, i tak dalej. Tak, myślę, że one mają tak po prostu korowo na maksa zajebisty gameplay, ale jeżeli miałbym ogólnie spojrzeć na całą historię jakby mojego gamingu, no to musiałbym ci powiedzieć, że stawiałbym na równi, nie? Exy z PlayStation i z Nintendo, ponieważ jako dzieciak na przykład nie miałem Nintendo 64, więc ja, wiesz, nigdy nie poznałem tego, jak to było zagrać po raz pierwszy w Mario 64 czy w pierwsze Zeldy, w sensie te pierwsze Zeldy w 3D, no ale doskonale pamiętam, jak się grało w, wiesz, w Crash'a trójkę, nie? W Medieval, w tego typu tytuły, które były exami na PlayStation, więc nostalgia Sony, taka logika, fan i tak dalej Nintendo, w ten sposób ci odpowiem. Aczkolwiek, wiesz, bardzo możliwe, że gdybym był dzieciakiem, miałbym od razu Nintendo i PlayStation, no to bym był za Nintendo, nie? Tak, wiesz, do końca. Dobra, kolejne pytanie od Brach Moments YouTube. Od kiedy interesujesz się grami? Wiesz co, stary, interesuję się grami od jakiegoś 5 albo 6 roku życia, w momencie, w którym w mieszkaniu siostry mojej babci zobaczyłem grę Pong, w której nie sterowało się w ogóle za pomocą żadnych joysticków, nie? Tylko sterowało się, stary, pokrętłami takimi ala od radia, nie? I te, wiesz, dwie pałeczki odbijały sobie kulkę
już wtedy, jak byłem dzieciakiem, szalałem na tego punkcie. Potem były gry na zasadzie, ja nie pamiętam konsoli, słuchaj, ja byłem za młody wtedy, żeby to pamiętać. Była na przykład konsola, w której pojawiał się biały punkt na ekranie i w ten biały punkt trzeba było trafiać za pomocą pistoleciku. No a potem już był swój Pegasus, z ojcem skończyłem całą tą kultową Pegasusową kontrę na dwóch playerów, no i od tamtego momentu, słuchaj, się zakochałem, stało się to moją naprawdę wielką pasją. No i wiesz, przelatywałem przez kolejne konsole, nie? Czyli na przykład Pegasus, Sega Mega Drive, tak było w moim wypadku, potem był PlayStation 2, X, no i to poszło. Czyli gram, słuchaj, od 6 roku życia, mam teraz 32 lata, czyli gram 26 lat, ziomek, nie? Trochę się gra w te gry w życiu. Okej, okay, kawy, łyk, moi drodzy, jeszcze raz chciałbym podziękować tutaj Mariuszowi Luto za zajebisty kubeczek. Do diabła z grami, do diabła z kubeczkami. Słuchajcie, naprawdę kubek jest przekozacki. Tak, kawa. To jest bardzo dobra, ale gorąca. Ale w sumie zimna kawa jest niedobra. Okej. Okay. Kolejne pytanie od Mendigo. Kiedy ostatni raz byłeś w kościele? Powiem ci, stary, że byłem dosyć niedawno i tutaj cię zaskoczę, ponieważ moja żona jest osobą wierzącą i w momencie, w którym trzeba było poświęcić jajca, no to poszliśmy. Żona to zrobiła i była szczęśliwa, ale generalnie rzecz biorąc, wiesz, już nie mam czegoś takiego, jak byłem małolatem, że wejdę do kościoła, to chyba spłonę, nie, nie, już jakoś potrafię sobie, wiesz, bardzo mocno to zdystansować. No i tak naprawdę szanuję każdego człowieka, więc jeżeli ktoś, wiesz, wierzy sobie w coś, no to nie ma żadnego z tym problemu, byleby nie próbował mnie na chama przekonywać. Tak więc od kościoła jest mnie, słuchaj, bardzo daleko, ale jeżeli żona będzie chciała, będzie miała jakieś potrzeby ponownie pójść poświęcić wielkanocne jajka, no to również z nią pójdę, nie? No bo przecież żona ma zawsze rację, tak? No, okej. Okay. Kolejne pytania od Mendigoza. Skąd czerpałeś inspirację do pisania tekstów w black metalowych kapelach? Odpowiem ci po black metalowemu. Inspirację do pisania tekstów, a może inaczej, inspirację do pisania tekstów czerpałem z łuny krwawego księżyca rozpościerającej się nad warmińsko-mazurskimi lasami o północy w skrwawionym majestacie diabelskich rogów. O, no to już wiesz, słuchaj, skąd czerpałem inspirację. Czy znałeś jakichś muzyków, którzy faktycznie mocno siedzieli w satanizmie, czy bardziej traktowali tego zabawy i element, z którym się nie utożsamiali? Tak, znałem muzyków, którzy siedzieli bardzo, ale to bardzo głęboko w satanizmie, stary, naprawdę. Próbowałeś jakichś psychodelików albo mocniejszych mózgojebów? Pozdrawiam. Wiesz co? Zawsze chciałem spróbować i wiem, że kiedyś spróbuję DMT i ayahuaski, aczkolwiek nie czuję się do psychicznie gotowy, nie? Nigdy w życiu nie jadłem jakichś kwasów, jakichś, wiesz, grzybów halucynogennych, nigdy nie miałem z tym styczności, ponieważ zawsze uważałem, że mam zbyt mocno porytą banię i że po prostu może mi się coś od tego, słuchaj, stać, mogę pójść do krainy, o której nikt nie miał pojęcia. A tak poważnie, no to w momencie, w którym będę już jakoś tam, wiesz, zadowolony, że tak powiem, ze swoich osiągniętych celów w życiu, no to będę chciał poddać się rytuałowi na pewno ayahuaski i zobaczymy, co tam ta nasza szyszynka wtedy skrywa, nie? Może uda się dotrzeć gdzieś dalej. Okej, okay, kolejne pytanie. I też jeszcze wracając do tych mocniejszych psychodelików, wiesz co, to też bym, jak na przykład miałbym tego próbować, to raczej tylko raz w życiu i w celach jakichś takich bardziej, wiesz, duchowych niż imprezowych. Kolejne pytania od Farines. Farines? Firenz. Czy uważasz Tetrisa za grę nudną, w którą nie da się grać w 2021 roku i czy uważasz ludzi zawodowo grających Tetrisa, chodzi mi o współczesnego, za ludzi nienormalnych? Hech. Nie uważam tak. Słuchaj, uważam, że Tetris jest jedną z najbardziej genialnych gier, które ukazały się kiedykolwiek. Facet, który go stworzył, jego cała rodzina powinni dożywotnio pływać w złocie. Ja osobiście w Tetrisa nie gram, ale to jest, wiesz, taka gra, która jest moim zdaniem na maksa ponadczasowa. Mianowicie włączysz sobie Tetrisa na jakimkolwiek, nie wiem, smartfonie, na czymkolwiek, nie ma szans, żebyś nie posiedział tych paru minutek, nie? I nie złożył sobie jeszcze jednego razu. Będę chciał przetestować kiedyś na pewno Tetris 99, ten, który jest na Nintendo Switch, no ale na razie nie mam czasu i mam ciekawsze tytuły. A co do ludzi, którzy, słuchaj, grają w Tetrisa zawodowo, no to powiem ci tak, jeżeli możesz zarabiać na swojej pasji, nie wiem, czy może być coś piękniejszego, nie? Dlatego tak, nie uważam, że to jest gra dla idiotów. Nie uważam, że jest grą dla raczej ludzi inteligentnych. Son Goku Super SSJ2, czyli Super Saiyanski poziom numer 2. Czy jest jakaś gra z gatunku RTS lub turowa strategia, którą darzysz sympatią? Dobre pytanie.
bardzo mało stary gram w strategię. Warhammer 40 tysięcy, którego recenzowałem, mi się podobał. Bardzo lubiłem, jak byłem dzieciakiem, chociaż było dla mnie zbyt trudne, Final Fantasy Tactics. No i poza tym raczej nie gram w strategię, wiesz. Podobno bardzo mocno strategiczny jest Fire Emblem i na pewno tam się, myślę, że wkręcę. No ale tak to nie, raczej nie mam takiej ulubionej gry z gatunku RTS. Kolejne pytanie od Rutra. Lubisz Dooma? Lubisz. Bardzo nawet lubię, słuchaj, Doom jest zajebisty i ponadczasowy. Kolejne pytanie od Veto Verot Rexor. Czy jest szansa, że przybierze się za Kulfona? Wiesz co, nie ma takiej szansy, aczkolwiek istnieje bardzo duża szansa, że Kulfon przybierze się za mnie. Musisz tylko do niego zadzwonić. Kolejne pytanie od doktora Kadesa. Utrzymujesz kontakt z ludźmi z Septagonu albo z Niekrytym Krytykiem? Utrzymuję kontakt z Serbem z Septagonu cały czas, a z Niekrytym Krytykiem nie utrzymuję. Kolejne pytanie, jakiej muzyki słuchasz? Słucham, wiesz co, oldschoolowego death metalu z lat 80., black metalu z lat wczesnych 90., scena polska, scena norwecka, scena szwedzka, też jest spoko. Z nowych rzeczy, jeżeli chodzi o metal, nie słucham praktycznie niczego, słuchaj, to autentycznie. Zatrzymałem się gdzieś tak w rozwoju na roku 2015 i wszystko, co się ukazywało później, średnio mnie na maksa interesuje. Lubię też okult rocka, takiego jak Devil's Blood, z takich nowszych ogólnie kapel, no to polecam ci Grave Pleasures, to jest taki doom rock, nie, przesadnie, może nie doom, taki kurczę swingujący rock śmierci, tak bym go nazwał, polecam, nie, naprawdę Grave Pleasures bardzo mi ostatnio wchodzi. Okej, okay. Jeśli kanał się rozwinie, planujesz założyć serwer na Discordzie, Facebooku czy coś w tym stylu? Na Facebooku, mój drogi, zapraszam cię serdecznie do grupy Do Diabła z Grami, grupa jest spoko. Zapraszamy. Jeżeli chodzi o Discord, no to jest jak najbardziej Discord, również wpisz Do Diabła z Grami i zapraszamy ciebie do rozmowy, drogi przyjacielu. Czy ktoś kiedyś cię rozpoznał w pracy, na ulicy i tak dalej? Jeżeli tak, to czy były to bardziej pozytywne doznania, czy bardziej negatywne? Pozdrawiam serdecznie ciebie, twoją rodzinę i kota oczywiście też. Okej, okay, powiem ci tak. Tak, kiedyś, słuchaj, moja rozpoznawalność była dość spora w momencie, w którym serial Detektywi Wakcji Septagon był w takim, wiesz, piku popularności, to tak, to zdarzało się praktycznie codziennie i wielokrotnie. Czy to było raczej uciążliwe? Nie miałem takich słuchaj chyba sytuacji, żeby dla mnie było jakieś to mega uciążliwe. Zawsze dużo radości sprawiało mi, jak podchodziły dzieciaki, nie? Bo dzieci są zawsze szczere i są w porządku. A teraz zdarza się to, wiesz, dużo mniej, nie? Już od że tak powiem, nagrań w Septagonie minęło dość sporo czasu. No, to no i tyle. Czyli kiedyś sporo, Teraz mniej i raczej ogólnie rzecz biorąc pozytywnie. Kolejne pytanie od Aleksander Wiśniewski. Za jaką partią jesteś? Powiedz stary, że na tą chwilę jestem za partią panów z brzuchem. Partia panów z brzuchem, taka kiedyś była, słuchaj, albo za partią miłośników piwa, nie? Też taka była partia. Tak poważnie, no to stary, w moim 32-letnim życiu przerobiłem już chyba wszystkie możliwe poglądy polityczne. Przerobiłem chyba wszystkie możliwe partie, które mamy na naszej scenie politycznej, za każdą już zdążyłem być, nie być. No i w wieku, jakim się znajduję, doszedłem do bardzo mądrego wniosku, że stary, niestety to jest jednak klikanie i tak naprawdę te wybory to zbyt wiele nie zmieniają, tak więc fuck the politics, nie? Kolejne pytanie, twoje wypowiedzi od Wojciech 555. Twoje wypowiedzi w Motel Polska to twoja opinia na dany temat, czy ci za nie zapłacili? Czyli mówisz coś, że się z tym nie zgadzasz? Mówię tak dla wyjaśnienia, abym został dobrze zrozumiany. Nie stary, wszystkie wypowiedzi w Motel Polska to są moje wypowiedzi. W sensie, jeżeli tam się jakiś temat wypowiadałem, no to mówiłem to, co na dany temat myślę. Tematów było poruszone bardzo dużo, no aczkolwiek niestety do emisji trafiły tylko te pytania, które były, że tak powiem, zgodne z całym tutaj, całym ruchem ideologicznym telewizji, w której to się odbywało. Tak więc tak. To są moje opinie, ja zawsze mówię szczerze na każdy temat. Okej, okay, kolejne pytanie od Gatsbier. Czy będzie jeszcze kiedyś Angst? Wiesz co, dla tych, którzy nie wiedzą, Angst to jest pseudonim, którym się posługiwałem podczas mojej, że tak powiem, kariery muzycznej i nie wiem, czy wróci, ale mam nadzieję, że tak. No, myślę, że kiedyś ten dzień nastąpi, słuchaj. A jak nie nastąpi, to też spoko. Aczkolwiek jeszcze kiedyś bym sobie chętnie podarł papę w jakimś zespole. Okej, okay, moi drodzy, kawy łyczek. I przechodzimy do kolejnego pytania od 091 Rado. Jakie sterydy używałeś? No cóż, mój drogi Rado, używałem wszystkie sterydy
I jeżeli ty też chcesz ich używać, to weź koniecznie wszystkie naraz. W tym samym momencie. Koniecznie to da efekt, nie? Kolejne pytanie od ALKGNG. A możesz zrobić filmik z grami w wersji cyfrowej, które posiadasz? Tak, ten filmik już od dawna planuję zrobić. Obecnie, moi drogi, mam troszeczkę problem ze zgrywaniem rzeczy na gameplay, że tak powiem, z komputera, ale to się niedługo zmieni, ponieważ muszę oddać kompa do naprawy. Jeżeli się nie naprawi, to trzeba będzie się zapatrzeć w nowy i taki odcinek na bank się pojawi, ponieważ chciałbym, wiesz, zrobić coś takiego, że po prostu będę siedział i pokazywał wam na bieżąco moją bibliotekę tytułów cyfrowych, a jest ich naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Uncle Malt pyta, czy byłeś dobrym uczniem w szkole? Pozdrawiam. Wiesz co? Byłem dobrym uczniem w szkole z przedmiotów humanistycznych. Historia, WOS, Polski, to były moje koniki. Tak samo byłem dość dobry z języków. Z angielskiego byłem bardzo dobry. Z niemieckiego byłem całkiem niezły. Zawsze języki wchodziły mi bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o właśnie język polski, no to uwielbiałem wszystkie, wiesz, recytacje wierszyków, lektury szkolne i tak dalej. Naprawdę ja je czytałem, nie? Czytałem je i zawsze miałem na ich temat dużo do powiedzenia. Nienawidziłem matematyki, ale to wydaje mi się, że jest to głównie przez to, że mieliśmy nauczycielkę, która była totalnie, że tak powiem, pierdolnięta i potrafiła w ciągu jednego, wiesz, w ciągu jednej lekcji postawić uczniowi 11 pał, nie? To wiesz, stary, to jest kurwa przegięcie pały, to jest tak zwany mobbing uczniów i nie jedna osoba w szkole, do której uczęszczałem, właśnie przez matematykę zmieniała szkołę, bo nauczycielka była grubo pojebana, aczkolwiek spotkałem, słuchaj, tą nauczycielkę jakieś 5-6 lat po zakończeniu szkoły w Olsztynie, no i powiedziałem jej parę słów, co sądzę na temat jej traktowania, nie? Tak ogólnie rzecz biorąc, na jej braku szacunku kompletnym do uczniów. No, było miłe spotkanie. Dla mnie na pewno. Okej. Okay. Mr. Banan. Okej, okay, pytanie niejako związane z grami. Zdarzyło ci się grywać w papierowe RPG jak Dungeons and Dragons, World of Darkness czy Neuroshima? Ha, stare, dobre pytanie. Powiem ci tak, jak byłem dzieciakiem na początku gimnazjum, no to wiadomo, że się tłukło na konsolach, ale miałem takiego kolegę Łukasza wtedy, który kupił, nie pamiętam jaka to była gra, naprawdę, nie zabij mnie, nie powiem ci jaka to była gra, ale grę RPG papierową, nie? I zawsze zbieraliśmy się w, powiedzmy, 5 osób, siadaliśmy przy stole i tak dalej i tutaj rozpoczynaliśmy rozgrywkę, słuchaj, no ale niestety byliśmy totalnymi dzieciakami i wiesz, wyglądała rozgrywka tak, że przez pierwszą godzinę wszyscy byliśmy poważni, a już po godzince, no w momencie, w którym mistrz gry na przykład mówił i teraz znajdujecie się w lesie i zza drzew wychodzą szkielety, co robicie? No to któryś z nas nie wytrzymywał i mówił, ja zamiast miecza wyciągam fiuta i robię nim wiatrak. I tak wyglądały wszystkie swoje takie rozgrywki. Naprawdę docieraliśmy gdzieś do końca i w momencie, w którym pojawił się poważniejszy problem, no to każdy robił coś tak absurdalnego, że mistrz gry nie wytrzymywał i kończyliśmy zabawę, nie? Okej, okay. Kolejne pytanie od Paweł Kapała. Czy słuchasz horror rapu, jak na przykład BDF, Słonia i czy to ci się podoba? Tak, podoba mi się, słuchaj, bardzo lubię Słonia, pierwszą płytę, czyli Chore Melodie. Demonologia 1 mi się podobała, Demonologia 2 mi się nie podobała. BDF podobało mi się bardzo, Mutylator podobał mi się okej. Okay. Ta nowa płyta podoba mi się, Red Room jest okej, okay, ale BDF moim zdaniem z ostatnich trzech jest najlepsza. Lubię też Dope D.O.D., lubię Necro, lubię Il Billa, La Cucca Nostra. To są rzeczy z rapu, których lubię sobie czasami posłuchać. Okej, okay. Kolejne pytanie od PM. Tęskni za detektywami w akcji? Wiesz może, czy produkcja planuje jeszcze kontynuowanie serialu? Moim zdaniem niepotrzebnie zmieni się format na Septagon, bo wtedy serial za bardzo stał się komiczny i już nie dało się tego sorki oglądać. Okej, okay, powiem ci tak. Czy tęsknię? I tęsknię, i nie tęsknię, nie? Fajnie było się wejść, wyrwać od codziennego życia, pojechać sobie do hotelu, nie wiem, pograć tam w gierki, nagrać jakieś odcinki i tak, wiesz, i były takie trochę wakacje w pracy jakby, nie? No ale z drugiej strony też mi nie brakuje paru rzeczy, no. Absolutnie nie tęsknię za cotygodniowymi, wiesz, robieniem cotygodniowych setek kilometrów w pociągu. Nie tęsknię też za ciągłą rozłąką z rodziną i za innymi rzeczami. A co do samego formatu, no to też jak sobie uważam, detektywi w akcji byli naprawdę fajni. Septagon poszedł dużo bardziej w kierunku komediowym, ale moim zdaniem powinni zrobić po prostu, wiesz, albo iść na maksa, totalnie w taką ekstremalnie cringe'ową, po prostu głupią komedię absurdu i to by się na pewno sprzedało, albo wręcz przeciwnie, zrobić to wszystko na poważnie, nie? No i wtedy też by się udało. No takie, wiesz, trochę poważne, trochę niepoważne, no to już wiedziałem, że to jest tak naprawdę
kolos na glinianych nogach i że on prędzej czy później będzie musiał się przewrócić. Keja Bebek, czy wrócisz do Septagonu? Ziomek, Septagonu nie ma, więc nie wiem, raczej nie wrócę. Alternator, czy uprawiasz bądź uprawiałeś jakieś sporty? Tak, stary, uprawiałem w swoim życiu całą masę sportów. Trenowałem kulturystykę, trenowałem trybu siłowy, trenowałem bieganie, trenowałem troszeczkę sportów stójkowych, ale obecnie trenuję mega, mega mało, słuchaj, bo bardzo dużo pracuję i jest to chyba moja najgorsza dyspozycja, jaką miałem od wielu lat, aczkolwiek już czuję, że naprawdę muszę się w końcu za siebie wziąć, no bo w zdrowym ciele zdrowy duch, nie? Jest coś takiego. Tak więc tak, bardzo lubię sport. Okej. Okay. Kolejne pytanie od Kuba i Czarny. Co sądzisz o zespole Mgła? I czy twoja żona też słucha black metalu? Jeżeli tak, to jakie zespoły preferuje? Pozdrawiam i czas sukcesu, wyprowadzisz super kanał. Żona się zaśmiała. Co sądzę o zespole Mgła? Znam chłopaków z Mgły. Słuchaj, graliśmy na Under the Black Sun Festival w roku 2014. Byliśmy ich supportem, kiedy oni byli główną gwiazdą polskiej nocy w Niemczech. Tak, my byliśmy taką jakby drugą główną gwiazdą, bo ze wszystkich zespołów byliśmy po prostu jako przedostatni. Co sądzę o zespole? Podoba mi się bardzo, lubię, aczkolwiek wolę wcześniejsze nagrania Krix Machine, takie jak na przykład Divoti, czy jak Jezu, Thousand Voices, no. Mam to gdzieś na płycie jeszcze. Czy twoja żona też słucha black metalu? Nie, stary, moja żona nie słucha black metalu, moja żona nienawidzi black metalu, nie rozumie go, nie lubi i no, ale czasami musi go słuchać niestety, nie? Żona raczej, nie wiem, jaka jest twoja piosenka? Żona się śmieje... Disco Polo! Dokładnie, żona będzie słuchać Disco Polo, słuchaj, jest spoko. O, teraz będzie zajebiste pytanie i to dość trudne. Dość trudne, od Łukasza Kocjana. Stary, w ogóle chciałbym Ci mega podziękować za to pytanie, ponieważ zainspirowałeś mnie z nim do zrobienia odcinka. Mianowicie, podaj mi swoje top 5 gier, które zdefiniowały rozgrywkę na nowo, bądź też wniosły ją na nowy poziom. I to teraz powiem Ci tak, powiem Wam tak, to będzie mega zrobione z partyzanta z mojej strony, ponieważ to jest temat, na którym trzeba by siąść i się głębiej zastanowić, ale jeżeli miałbym Ci powiedzieć już teraz od ręki 5 tytułów, które zmieniły w jakimś moim mniemaniu rozgrywkę, będzie to tak. GTA 3 bezapelacyjnie, stary. Pierwszy sandbox w pełnym tego wydaniu. Oczywiście w Driverze 2 już pojawiały się takie motywy, że można było wysiąść z auta i polatać sobie po mieście, ale to absolutnie nie było to. Ja nigdy nie zapomnę, że w momencie, w którym odpaliłem PlayStation 2 i GTA 3, to był stary inny świat, rozumiesz? To ktoś, kto nie żył w tamtych czasach, tego po prostu nie zrozumie, nie? Nie ma takiego przeskoku graficznego i takiego przeskoku generacyjnego, jak był kiedyś między PlayStation 1 a PlayStation 2. Teraz nie widać takiej różnicy między na przykład 4 a 5. Pewnie też nie będzie widać takiej różnicy między 5 a 6, nie? W momencie, w którym ja włączyłem GTA, zobaczyłem, że mogę jechać wszędzie, tak na dobrą sprawę, robić wszystko, nie? Że są zmienne warunki pogodowe i tak dalej. To było coś po prostu niesamowitego, wiesz? To była gra, którą się odpalało tylko po to, żeby sobie pojeździć po mieście. To coś naprawdę... Wow, nie? GTA 3 to było ogromne, wielkie wow. Tutaj mamy pierwszą grę, która moim zdaniem zdefiniowała rozgrywkę. Druga gra, która zdefiniowała rozgrywkę, mój drogi, to Metal Gear Solid, czyli MGS na PlayStation 1. Hideo Kojima pokazał, że gra wcale nie musi mieć mniej ciekawej fabuły niż zajebisty, sensacyjny film. Hideo Kojima pokazał nam też, że bossowie w grze mogą być tak naprawdę tak samo charyzmatyczni jak główny bohater. I Hideo Kojima pokazał nam, że można stworzyć tak na dobrą sprawę nowy gatunek gier, czyli skradankę. Metal Gear Solid było czymś niesamowitym, czymś bardzo filmowym i takim naprawdę no, innym doświadczeniem, nie? Niż jakakolwiek gra, w którą grałem przedtem. I od razu przechodzimy do punktu numer 3, czyli to będzie też gra z PSX-a, która moim zdaniem w jakiś sposób zdefiniowała rozgrywkę. Jest to stary Silent Hill 1, ponieważ ja zanim zagrałem w Silent Hill 1, byłem dość otrzaskanym gówniarzem w gry takie jak Resident Evil, ogólnie w horrory, już tam czułem się dość mocny, nie? Ale Silent Hill mnie autentycznie, szczerze przerażał do kości, stary. To była gra, która... Ja nigdy nie zapomnę, że jak w momencie, w którym miałem zagrać ten tytuł, stałem na przykład nad konsolą z płytą 20 minut, jak byłem małolatem i się zastanawiałem, w sensie, czy ją włączyć, czy jej nie włączyć. Ale dlaczego jest dla mnie rewolucyjna? Ponieważ, w sensie, jakby definiująca rozgrywkę, ponieważ to pokazało, że za pomocą gier wideo można naprawdę wpływać na emocje, słuchajcie, gracza, nie? Czyli powodować po prostu u niego tak intensywny strach, tak?
czyli mamy MGS-a, mamy Metala, w sensie mamy MGS-a, mamy Silent Hill'a, mamy GTA 3, jeszcze dwie gry, tak? Wiesz co? Animal Crossing, nie, bo ja ciągle w nią gram. Tak, żona krzyża Animal Crossing, ale to ten, żona do końca nie rozumie pytania, w sumie nie ma co się jej dziwić, bo nie siedzi w tym tak bardzo jak ja i teraz robi groźną minę. Wiesz co, kolejna gra, która troszeczkę moim zdaniem zdefiniowała rozgrywkę, o, już wiem która, już mam. To będzie Wiedźmin 3, słuchaj, to mówię, pamiętaj, że ja kiedyś, tak jak powiedziałem, zrobię o tym odcinek, w którym będę prowadził głębszą analizę tego wszystkiego, ale teraz lecę po prostu z głowy, co mi, wiesz, wpadnie do łba, to mówię, nie? Wiedźmin 3, dlatego że Wiedźmin 3 pokazał, że sidequesty w grach wideo z otwartym światem mogą być naprawdę czymś niesamowitym, nie muszą być wcale typowymi, wiesz, przynieść, podaj, pozamiataj i tak dalej. No w momencie, w którym ja byłem weteranem Skyrim, a zagrałem Wiedźmina trójkę, to było niebo a ziemia, jeżeli chodzi o całą narrację popularną i o, wiesz, całą tą taką głębię świata, nie? To było niesamowite, moim zdaniem Wiedźmin troszeczkę zrewolucjonizował rynek gier RPG z tego względu, że no pokazał, że da się to zrobić inaczej, nie? I kolejna gra, która mi od razu już teraz przyszła, słuchaj stary, do głowy, to będą dwie gry. I to będą paradoksalnie, znaczy nie paradoksalnie, to będą dwie gry, z czego w jedną gram od niedawna, więc tak dlatego tak na świeżo. Będzie to Dark Souls i będzie to Legend of Zelda Breath of the Wild. A to z tego tytułu, że te gry mają jeden zajebisty wspólny mianownik, mianowicie nie tłumaczą ci, co masz zrobić. To jest dla mnie definicja tak naprawdę grania, nie? Że dostajesz stary postać, świat i baw się tym, nie? I rób już z tym, wiesz, co uważasz. W Dark Soulsie nigdy nie zapomnę pierwszego uczucia, kiedy grałem w ten tytuł. W momencie, w którym, wiesz, go odpaliłem, no to gdzie nie poszedłem, tam ginąłem. I dla mnie to było takie, wiesz, inne podejście, że co, że ja nie mam jakiegoś, wiesz, znacznika, strzałki, czegoś takiego, wiesz, gdzie mam iść, nie? To było, no po prostu, to jest świat Dark Souls i deal with it, nie? I bardzo podobne tutaj uczucia mam przy Legend of Zelda Breath of the Wild, nie? No bo tam też za bardzo nie ma prowadzenia cię za rękę i tak naprawdę ty budujesz tą historię. To jest też troszeczkę inne spojrzenie na temat właśnie na przykład sandboxa, tak więc no, się rozgadałem, słuchaj, ale ten temat jest na tyle ciekawy, że kiedyś będę chciał zrobić taką top 10 gier, które były rewolucyjne. Na pewno kiedy się zastanowię nad tym głębiej niż teraz w 5 minut, no to ta lista będzie dłuższa, ciekawsza i też o niej więcej powiem. Tak więc gry, które moim zdaniem zdefiniowały rozgrywkę, tak na pierwszy rzut oka, no to na pierwszy po prostu rzut myśli, no to Silent Hill, tak jak mówiłem, Metal Gear, Dark Souls, Execfo z Zeldą, Boże Święty, co tam jeszcze było? Jezus Maria, zapomniałem, o czym mówiłem. Aha, GTA 3, tak, to są te tytuły, o których właśnie, które uważam, że zdefiniowały, i Wiedźmin, zdefiniowały rozgrywkę troszeczkę na nowo. Kolejne pytanie, Fubuke-san, ulubiona gra, w którą grałeś z kolegą, wiesz co? Najfajniej mi się grało z kumplami w Dark Souls 1, Bloodborne, Dark Souls 3, pozdrawiam serdecznie Marasa, pozdrawiam Jaremę, to jest ekipa, z którymi przychodziłem te tytuły, bawiłem się naprawdę zajebiście. Bardzo też, słuchaj, dobrze gra mi się we wszystko, co w sensie z moją żoną. Moja żona jest spoko partnerem do gier, aczkolwiek nie gramy zbyt często, no bo ona ma klapki na oczy na Animal Crossing i stary, nie zabierzesz jej tego, nie? Najfajniej też grało mi się, słuchaj, we wszystkie gry, w które grałem z kolegami po lekcjach w podstawówce, takie jak Double Dragon, czyli Double Dragon. Świetnie też grało mi się, słuchaj, z moim rodzonym bratem w na przykład Streets of Rage, w Mother Russia Blitz, czy w inne bitemapy. No i wiadomo, nie, że nigdy nie zapomnę potyczek z kumplami w taki na przykład Tekken Tag Tournament, no bo tego się zapomnieć nie da. Okej. Aha, dobra, Aleksander Wiśniewski. Co sądzisz o programie Model Polska, jak się czujesz, kiedy w nim występowałeś? Czułem się, słuchaj, okej, okay, siedziałem na kanapie i po prostu mówiłem, a co o nim sądzę? Sądzę, że jest do dupy ten program. Kolejne pytanie od Mariusz L, czyli Mariusz Luto, który w ogóle zrobił dla mnie ten kubek, tak więc Mariusz, jeszcze raz Cię pozdrawiam. I treść tego brzmi tak, może niekoniecznie będzie to pytanie, aczkolwiek spróbuję dać prośbę, jako że jesteś mega ziomem. Ty też jesteś mega ziomem, stary. You're breathtaking. A gdyby to był dobry, a byłby to dobry przesmak urodzinowy dla mojej beczki, jakbyś mógł, to pozdrów Iwonkę i życz jej wszystkiego najlepszego z okazji jej nadchodzących 25 urodzin. Jestem pewien, że ucieszę się z takiej interakcji między nami. Jasne, że tak, Iwonko, słuchaj, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Serdecznie Cię pozdrawiam, słuchaj, spełniaj swoje wszystkie marzenia i mam nadzieję, że urodziny będą huczne i że będziesz czuła się wyśmienicie, wchodząc w nowy rok swojego życia. Okej. Okay.
Kolejne pytanie to Bartas S. Zdarzać się kupować różne gry na tą samą platformę? Tak, stary, jasne, że tak. Dark Souls 1 miałem na PlayStation 3, mam na PlayStation 4, mam na Nintendo Switch, Wiedźmina mam na PlayStation 4 ze wszystkimi dodatkami, na Nintendo Switch. Darkest Dungeon, nie mam na Darkest Dungeon na Nintendo Switch, bo chciałem powiedzieć, że ten. Ale na przykład Darkest Dungeon jest takim tytułem, którego mam na Play 4 i chciałbym go mieć również na Nintendo Switch, czyli tak, zdarza mi się kupować, a no i Skyrim oczywiście, nie? Czyli tak, jak najbardziej zdarza mi się kupować kilka różnych gier na tą samą platformę. W sensie, kilka tych samych gier na różne platformy. Okej, okay, kolejne pytanie, Maksymilian Komorowski. Kiedy i z kim miałeś swoją pierwszą solówkę w szkole? I jeżeli tak, to czy panią wygrał, czy nie? Wiesz co? Miałem swoją pierwszą solówkę w podstawówce, słuchaj, w szkole. I to było, wiesz, o tyle takie, nie wiem, dziwne, że przykre może, że tak naprawdę ja nie miałem konfliktu z moim kolegą z klasy, z którym miałem tą solówkę, tylko to wszystko było takie, wiesz, mega nakręcone przez bandę dzieciaków, która oczekiwała krwi i przemocy, a co do wyniku walki, no to udało mi się tą solówkę zwyciężyć, nie? Chociaż dwóch 8-letnich bijących się chłopców, no to nie wiem, czy to można uznać za solo, nie? W sensie, no w ogóle masakra, nie bijcie się ludzie, na pewno nie na ulicy. Kolejne pytanie od Nikolas Schleiman. Z kim na planie Septagonu zakolegowałeś najbardziej? To już drugi raz, jak pytanie zadaję, nie wiem, czy pamiętasz. Już przez Ash. Ziomek. Już, nie? Już. Z kim zakolegowałem się najbardziej? Z Pawłem Jeziłkowskim, który jest odtwórcą, a raczej był odtwórcą roli Serba, którego serdecznie pozdrawiam. Kolejne pytanie. Czy jesteś za legalizacją marihuany? Lubisz sobie czasem zapalić? Czy może lubiłeś? Jesteśmy w sumie już dość starzy. Ja raz na jakiś czas lubię w plenerze albo przy dobrej grze. Wiesz co? Tak, jestem jak najbardziej za legalizacją marihuany. Oczywiście wszystko jest, wiesz, dla ludzi, ale w odpowiednich, że tak powiem, dawkach. Nie ma co z niczym przeginać. Czasami zdarza mi się zapalić i jest to chyba jedyny taki mój... jedyna taka używka, która uważam, że jest w miarę spoko. Nie, nie lubię alkoholu. Otwarczy w narkotykach w ogóle, fu, nie, nie. No, ale wiesz co, na przykład mnie od kupowania marihuany na maksa odciąga to, że trzeba mieć, wiesz, styczność z ludźmi, którzy to po prostu sprzedają i to jest takie mega, wiesz, kiepskie, nie? Dlaczego nie możemy kupić tego po prostu jak normalni ludzie w aptece w innych krajach, nie? No, to byłoby spoko, myślę. Okej, słuchajcie, sorry za krótkie cięcie, czyli jeżeli chodzi o czyli tak, pytanie było, jak zapatrujesz się na PlayStation 5? Bo ja jestem na etapie czekania, żeby wyrwać w miarę w dobrej cenie. Choć wiem, że będę musiał troszeczkę przepłacić. Wiesz co, jeżeli na PlayStation 5 ukaże się jakiś tytuł, który sprawi, że będę go chciał mieć tak bardzo, że będę musiał mieć tego tylko tą konsolę, no to kupię Playa 5 nawet za 15 minut, tylko daj mi chociaż jedną grę, która sprawi, że naprawdę rzucę się na ten system. Nie? Jest to prawda może Demon Souls, no ale to nie jest, wiesz, coś takiego, żebym po prostu tutaj wariował, nie? No ale gdyby Elden Ring się ukazał, no to wtedy na pewno bym oszalał i chciałbym tę konsolę mieć od razu u siebie. Dobra, ostatnia kartka, moi drodzy. Tak, ostatnia kartka. Dobrze. Okej, pytania są od Mendigos. Co ci się nie podoba w stolicy? Jak dla mnie życie w Wawie to najlepsza możliwość, wszystko w zasięgu ręki i co najwięcej czasu dla siebie. No uważam trochę inaczej, stary. Właśnie, wiesz co, ja jestem gościem, który się wywodzi, że tak powiem, z warmińskich lasów i w stolicy nie podoba mi się szybkość życia, nie? Tu się strasznie mocno zapierdziela, biegnie się cały czas do przodu, troszeczkę chyba też zapominając o sobie w tym wszystkim, nie? Tak na dobrą sprawę, tak więc no stolica spoko, bardzo doceniam to, że jest tutaj na przykład masa sklepów z grami, że rzeczy, które bym normalnie zamawiał, mogę po prostu pójść je kupić, tak? No ale nie podoba mi się prędkość życia i myślę, że prędzej czy później z Warszawy uda mi się z żoną wyjechać właśnie do lasu, mój drogi. Tak. Okej. Kolejne pytanie od Mendigos. Jakie horrory oglądasz? Głównie straszaki typu Halloween czy obecność? Czy lubisz też takie pojebane gówno typu gore, jak August Underground, Guinea Pig i tym podobne? Wiesz co, teraz oglądam głównie straszaki. Nastawiam się mocno, żeby w końcu, nie wiem, gdzie go można zobaczyć legalnie. No, chcę zobaczyć Midsommar, tak? Nie byłem na tym w kinie. Mega żałowałem, próbowałem to kupić na DVD, nie znalazłem, doradźcie mi, gdzie jest z jasnej cholery Midsommar. A jeżeli chodzi o takie, wiesz, popieprzone filmy właśnie jak Guinea Pig i tak dalej,
to odsyłam Cię do filmu top 10 najbardziej chorych filmów, który znajdziesz na tym kanale. No i powiem Ci tak, kiedyś miałem na to mega zajawkę, już teraz chyba mi się nie chce, nie? Aż tak bardzo głęboko grzebać w tym, wiesz, gorowym syfie. Okej. Dwa ostatnie pytania. Chrupek chrupeczkowy. Zrobisz kiedyś let's play z Terrarii? Nie zrobię, mordeczko, ponieważ nie gram w Terrarię. I Mewtwo. Lubisz serię Ratchet & Clank, czy będziesz grał w tą nową wersję Ratchet & Clank Rift Apart na PlayStation 5? Powiem Ci tak, na bank, jeżeli kupię PS5, no to Ratchet się znajdzie się na pewno na liście moich zakupów. Ogólnie rzecz biorąc, serię Ratchet & Clank lubię, aczkolwiek zawsze bardziej wolałem Jak and Dexter. Gram w Ratchety od PS2 tak naprawdę, pominąłem to może chyba z 3 tytuły. No, aha, jeszcze ostatnie pytanie, słuchajcie, które nie znalazło się na mojej kartce, ale na które nie odpowiedziałem w ostatnim Q&A, bo to jeszcze nie był na to dobry moment. Jest to pytanie od użytkownika Damian Clu, czyli na temat gier, które tłumaczyłem. No to już Ci mówię, swoja ostatnia gra, którą przetłumaczyłem, to był tytuł Pumpkin Jack, wydany przez Head Up Games, Head Up albo Aldrap. No ale niestety, słuchaj, najprawdopodobniej ta polska wersja językowa się nie ukaże, gdyż po wykonaniu całej swojej pracy miałem tutaj troszeczkę konflikt z twórcami tego tytułu, że tak powiem, więc jeżeli chcecie polską wersję Pumpkin Jacka, piszcie do nich, słuchajcie, napiszcie where the fuck is Polish version made by Mike? Yeah. I tym oto angielskim akcentem żegnamy się i widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku Do Diabła z Grami. Pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcjach, nie, to są łapki w dół nie dawajcie, dawajcie w górę. Łapkach w górę, słuchajcie, subskrypcjach oraz tym, żeby mieć udany dzień. Pozdrawiam.